Myślę, że no, było to bardzo wymagające spotkanie, jeśli chodzi o fizyczność, bo Kotwica bardzo wysoko wychodziła pressingiem, no, ale w miarę przebiegu tego spotkania dawaliśmy radę wychodzić z tego pressingu. No, na początku troszkę mecz nie ułożył się po naszej myśli, no bo szybko stracona bramka, później parę sytuacji, gdzie Kotwica mogła sobie ustawić ten mecz pod swoje dyktando, no, ale jakoś to przetrzymaliśmy, później stworzyliśmy parę sytuacji, bramka na 1-1 i w drugiej połowie było parę okazji do strzelenia tej zwycięskiej bramki, no ale niestety nie wpadło. Ale wydaje mi się, że prognostyk na przyszłość jest bardzo fajny, no bo z liderem, który jest niekwestionowanym liderem tej ligi, wyglądaliśmy dobrze, przyzwoicie i myślę, że teraz dwa ważne mecze przed nami, w których musimy zdobyć komplet punktów i że będzie to fajnie wyglądało w tabeli wtedy. Powiedziałeś, że mieliśmy swoje okazje, więc czego zabrakło, bo mamy jednak niedosyt. Czego zabrakło? No ciężko określić, czego zabrakło. No skuteczności, każdy mówi, że skuteczności, bo to zawsze ta skuteczność jest na jakimś tam marginesie, ale no wszystkiego po trochu. No ja też nie zwalałbym na to, że w danej sytuacji coś nie wyszło stricte. Wydaje mi się, że jako drużyna mogliśmy troszkę jeszcze więcej dać od siebie i na pewno by to wpadło, no ale nie ma też co teraz zgrzebać w trupach. Analiza meczu będzie w pierwszy dzień treningowy i wyciągniemy wnioski, jedziemy dalej, bo też tak jak mówię, że nie ma co rozpamiętywać, jedziemy dalej i robimy swoje. Też bym chciał strzelać w każdym meczu, no ale moja rola na boisku też jest taka, że nie odpowiadam w miarę tak za strzelanie tych bramek, tylko za tworzenie, początek tej akcji i mam nadzieję, że w następnych spotkaniach dla Ciebie, specjalnie dla Ciebie, Ewo, postaram się ukuć coś, żeby coś wpadło w końcu. Wydaje mi się, że możemy być niezadowoleni z wyniku. Przynajmniej ja jestem niezadowolony z wyniku. Ponieważ w drugiej połowie mogliśmy zamknąć ten mecz. Ja miałem sytuację, którą powinienem zamienić na bramkę, jednak Kotwica to bardzo dobra drużyna i dzisiaj postawiła naprawdę wysokie warunki. My sobie dobrze w drugiej połowie radziliśmy. W pierwszej oni z kolei mieli sytuacje stuprocentowe. W drugiej połowie fajnie wychodziliśmy spod pressingu i dużo było tych akcji zakończonych strzałami. Wydaje mi się, że remis to jest wynik, no nie wiem, ja nie jestem zadowolony, ale może z trybun wyglądało, że to jest wynik sprawiedliwy dla mnie. Szkoda na pewno, że nie mamy 3 punktów. Jesteś zadowolony z wyniku, ale na pewno bramka przy własnym kibicach cieszy. No na pewno, zawsze tutaj gole strzelane są niesamowitym przeżyciem, tym bardziej jak się tu tyle gra. Także ta bramka, no super uczucie i też fajnie, że w tym sezonie udało mi się tą pierwszą bramkę strzelić. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. I co, jestem zadowolony.